Zapraszam Cię na kolejną część Uniwersytetu Giełdowego, wyjątkowego miejsca, w którym w ludzkich słowach tłumaczymy wszystkie tajniki polskiego rynku kapitałowego. Dziś będzie o tym, dlaczego ryzykuję więcej, kupując akcje na New Connect. Zapraszam! Na samym początku będzie o uśpionej czujności, o tym o wielkości tego rynku, a na samym końcu o samych transakcjach na rynku New Connect. Jak wiesz z poprzednich części Uniwersytetu Giełdowego, na rynku New Connect pojawia się wiele innowacyjnych i perspektywicznych podmiotów. Duża część z nich to na przykład spółki zajmujące się produkcją gier komputerowych, które jak dotąd nie mają dużego portfolio, którym mogłyby się pochwalić. Spółki medyczne, które czasami nie mają podpisanego jeszcze żadnego kontraktu, a ich produkt jest w fazie badań i rozwoju. Znajdują się też spółki, które zajmują się odkryciami lub opierają się na wynalazkach, które jeszcze nie zostały zmonetyzowane. Podsumowując, duża część ze spółek na New Connect to po prostu badania i projekty. Potwierdzają to co kwartalne wyniki finansowe. Średnio 50% spółek na rynku New Connect co kwartał nie przynosi zysku. A przecież zysk jest najważniejszy dla inwestorów liczących na wzrost cen akcji w przyszłości. Dodatkowo pojawia się jeszcze jedna istotna rzecz. Wiele spółek z racji tego, że cały czas się rozwija, może potrzebować dodatkowych pieniędzy na rozwój. Może próbować pozyskać te pieniądze w formie nowej emisji akcji. Zatem, zanim jako inwestor uzyskasz zysk ze wzrostu ceny akcji, może się okazać, że będziesz mógł dokapitalizować spółkę, kupując akcje nowej emisji. Zatem wydając jeszcze więcej pieniędzy na akcje tej spółki, nie odnosząc w tym samym czasie na przykład żadnego zysku ze wzrostu wartości tych akcji. Jeszcze jedną istotną rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę, jest to, że pomiędzy 80 a 90 firm na rynku New Connect jest warta powyżej 20 milionów złotych, a zaledwie około 50 firm jest warte ponad 50 milionów złotych. Z pozoru wydaje się, że jeżeli firma jest warta 20 milionów złotych i kupimy jej akcję za 20 tysięcy złotych, to będziemy mieli bardzo niewielki udział w akcjach tej firmy. To prawda, bo będzie to tylko 1/100. Jednak musimy wziąć pod uwagę jedną bardzo ważną rzecz. Firmy na New Connect są zazwyczaj małe, a ich właściciele nie są skłonni do sprzedaży dużej części akcji, ponieważ chcą mieć możliwość sprzedaży ich jeszcze w przyszłości, gdy wartość spółki wzrośnie. Dlatego w typowym przypadku dla New Connect liczba akcji, które są w wolnym obrocie i mogą być handlowane codziennie na rynku, może wynosić zaledwie 10%, a pozostałe 90% będzie w rękach właścicieli, którzy są pomysłodawcami projektu i cały czas go rozwijają. Jeżeli weźmiemy pod uwagę 10% akcji w wolnym obrocie, to w przypadku, kiedy kupisz akcję za 20 tysięcy złotych, Twój udział w akcjach, które są codziennie dostępne na przykład do kupna i sprzedaży, jeżeli ktoś będzie chciał to zrobić, może wzrosnąć niebezpiecznie do na przykład do 1% wszystkich akcji w wolnym obrocie. Zatem, jeżeli będziesz chciał w jednym zleceniu sprzedać swoje akcje za 20 tysięcy złotych, może okazać się, że w arkuszu nie ma takiej kwoty. Ale nawet jeżeli pojawi się i możesz sprzedać akcje za 20 tysięcy złotych, będziesz musiał decydować się na sprzedaż po dużo niższych cenach. Czasami nawet o kilka procent niższych niż obecna cena na giełdzie. Powoduje to sytuację, w której jeżeli nagle będziesz chciał się pozbyć wszystkich akcji, będziesz musiał robić to przez kilka dni, albo będziesz musiał sprzedać akcje dużo taniej. Rynek New Connect oczywiście nie jest pozbawiony porażek. Nawet w najnowszej historii zdarzają się firmy, które nie podołały sytuacji i nawet jeżeli były dość znanymi markami, które były sponsorami dużych klubów sportowych, i tak mogą popaść w problemy finansowe, a ich kurs może spaść o 90%. Patrząc szerzej na rynek, zaledwie 20 firm na New Connect ma w wolnym obrocie akcje warte powyżej 20 milionów złotych, a dzienne obroty rynku New Connect w zależności od sesji wahają się pomiędzy 3 a 20 milionów. Czyli wszystkie, prawie 400 akcji na New Connect generuje dzienne obroty porównywalne z wartością niewielkiego osiedla domków jednorodzinnych w jakimś polskim mieście. Pokazuje to skalę tego rynku. Jest on po prostu niewielki, więc chcąc inwestować na nim, musimy pamiętać o tym, aby przynajmniej swoje inwestycje zaczynać od bardzo niewielkich kwot i być bardzo ostrożnym. Spółki z New Connect często są w fazie badań i rozwoju. Kupując akcje na New Connect, musisz liczyć się z mniejszą liczbą ofert sprzedaży oraz kupna niż na GPW. Kupując akcje nawet za małą kwotę, możesz mieć duży udział w akcjach tej firmy.
Na New Connect panuje bardzo duża zmienność w związku z niewielką liczbą zleceń w arkuszu. Zapraszam Cię już na kolejną część oraz do zapoznania się z poprzednimi 15 częściami Uniwersytetu Giełdowego. Dziękuję, Michał Palaczyk.